Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Magda, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Ja również Ciebie witam i również dziękuję. Bardzo miło mi Ciebie widzieć. Dzięki, że się odważyłaś, bo to nie było takie oczywiste, że się spotkamy i że będziemy rozmawiać. No tak, to prawda. Chciałabym Cię zapytać o Twoje doświadczenia z kursu Szkoła Ajurwedy, część pierwsza. Myślę, że jesteś o tyle ciekawą osobą, że właśnie najpierw skorzystałaś z innego kursu i przeszłaś taką dużą metamorfozę ty sama dla siebie. Tak, najpierw skorzystałam z kursu Zdrowa Tarczyca z Ajurwedą i rzeczywiście ten kurs, no można powiedzieć, bardzo mi oczy otworzył. Już od pierwszej lekcji gdzieś tam się dowiedziałam, że tutaj przyczyny nie tkwią tylko w ciele, prawda? Bo tak jak diagnozował mnie lekarz, no to dostałam zalecenia, żeby, prawda, tam brać leki. Te leki miały być generalnie brane do końca życia, no bo usłyszałam, że to jest choroba, której się nie da wyleczyć, że można tylko wspierać tarczycę, że mi się nie przejmowała, jak przeciwciała tarczycowe zaczną rosnąć. Także tutaj, no próbowałam coś też dziać na własną rękę, jakieś tam czasowe odstawienia glutenu, ale to niewiele dało. Się czułam, powiem szczerze, coraz gorzej, zwłaszcza na poziomie psychicznym, a już fizycznie to miałam takie objawy ostrego wyczerpania. No i zaczęło się od sytuacji, że przyjaciółka mi poleciła tutaj ciebie. Jakby posłuchałam sobie twojego przekazu, webinarów, poczytałam bloga i stwierdziłam, że no może w to wejdę, nie? A że był w ofercie kurs Zdrowa Tarczyca, no to się na niego zapisałam i w zasadzie ten kurs tak mi otworzył oczy od początku już. Zobaczyłam, jakie są przyczyny mojej choroby, że po prostu tutaj jakby cały mój tryb życia przez lata wpłynął na to, że ja zachorowałam, że właśnie to takie wydatkowanie energii w niewłaściwy sposób, to, że ja przez lata żyłam w ten sposób, że cały czas sobie stawiałam jakieś zadania, cele do wykonania, jakby nie patrząc na to, jak moje ciało, mój organizm na to reaguje. No i jak przeszłam ten kurs, to postanowiłam sobie zalecenia z kursu wdrożyć w życie. I powiem szczerze, wyszło to bardzo dobrze, chociaż łatwo nie było z wdrażaniem zaleceń, zwłaszcza tutaj u mnie jest taki problem, że ja bardzo lubiłam życie nocne i to sen w porze snu, no to było to, z czym najtrudniej było mi sobie poradzić. Natomiast no, w kursie były też nie tylko jakby te przyczyny choroby opisane, natomiast też były konkretne wskazówki, co tutaj robić, jak z tego wyjść. I te zalecenia zastosowałam i oprócz tego jeszcze przeszłam w kwietniu ubiegłego roku oczyszczanie zajowego. Też taki mocny kurs dla mnie, mocne doświadczenie, zwłaszcza na poziomie psychiki, dużo wglądów na swój temat i też miałam taką refleksję, że ciężko mi wyhamować w takim codziennym życiu, że ciężko mi po prostu no wejść w ten tryb odpoczywania, tak bym powiedziała. Natomiast no, dałam radę i jakby po tym kursie jeszcze sobie zastosowałam taki dwumiesięczny detoks cukrowy, ponieważ ten cukier no, to jest dla mnie taka, no, taka moja pięta achillesowa, że tak powiem, taka moja słabość od dłuższego czasu. No kawy nie piłam, alkohol to tak sporadycznie się pojawiał w moim życiu, także o tyle mi było prościej, żeby tutaj po prostu sobie z tym poradzić. To i ten detoks cukrowy 2 miesiące, później pod koniec wakacji zrobiłam kolejne wyniki, USG tarczycy, no i wyszło, że ten stan zapalny się wyciszył. To dla mnie było ogromnym zaskoczeniem i szokiem wręcz. A lekarz stwierdził, no tak czasami się zdarza. Natomiast ja wiedziałam, że to Ajurweda po prostu zadziałała w moim życiu, że te zalecenia, które wprowadziłam, że to oczyszczanie, które przeszłam, też właśnie ten brak cukru przez dłuższy czas, no cukier oczywiście wzmaga stan zapalny, także że tutaj jakby to podziałało. No i powiem szczerze, że ja już jakby po tym kursie miałam, od razu po kursie oczyszczania, nie oczyszczania, tylko zdrowej tarczycy, miałam chęć, żeby się zapisać już na tą poprzednią szkołę. Już miałam taką chęć właśnie zgłębiania tej wiedzy dalej.
Natomiast powiedziałam sobie nie, spróbuję podejść odpowiedzialnie i nawet właśnie te zalecenia zastosować w życiu, ale kiedy już usłyszałam tą moją kolejną diagnozę, no to już w zasadzie byłam w 100% przekonana, że to jest dobry wybór i jakby no, to było oczywiste, że ja się na ten kurs zapiszę. Bardziej dylematy polegały na tym, że się zastanawiałam, czy ja dam radę czasowo, czy dam radę po prostu ogarnąć swoje obowiązki zawodowe, życie rodzinne tutaj, opiekę nad dzieckiem, no bo wiedziałam, że kurs jest wymagający. I faktycznie tak też było, nie mogę ukrywać, że było lekko, ponieważ ciężko mi było czasami być na bieżąco zwłaszcza, no ale jakoś dałam radę i że tak powiem, można przez to przejść, nawet mając tutaj duże obciążenia w życiu rodzinnym, zawodowym, także spokojnie. Miałaś jakieś obawy dotyczące spotkań online? Bo pamiętam, że w kursie o tarczycy była z tobą właśnie twoja koleżanka czy przyjaciółka, która ci pomagała. Jak się pierwszy raz spotkałyśmy, to byłyście we dwie, bo tu jakaś logistyka. I tak się teraz zastanawiam, czy się obawiałaś, że coś może też pójść nie tak, czy będziesz potrzebowała wsparcia, jak będą te co dwutygodniowe spotkania? Obawiałam się, owszem, ponieważ ja byłam w ogóle daleka od takiego życia medialnego i nawet nie miałam Facebooka, dokąd nie założyłam, znaczy nie zapisałam się do szkoły, wiedziałam, że to już jakoś będzie niezbędne. Natomiast nie, ja byłam, mówię, tak poza zasięgiem, nie? I po prostu nigdy nie robiłam takich rzeczy, nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Ale w sumie teraz oceniam to bardzo pozytywnie i uważam, że to jest też głęboka wartość tego kursu, że można się spotkać z dziewczynami, wymienić się doświadczeniami, że można się spotkać przede wszystkim z tobą, jeszcze zadać na bieżąco jakby pytania, które gdzieś tam nas nurtują, gdzieś tam coś wychodzi. No ta praktyka przede wszystkim tutaj jest na pierwszym miejscu przy takich spotkaniach też, że można się wymienić. Jakoś ten stres w postaci takich spotkań no minął, powiem szczerze, i fajnie. I teraz to doceniam i uważam, że jest to duża wartość tego kursu. Jak się czujesz? Się po prostu. Jak się czujesz teraz po zakończeniu? Świeżutko, bo spotykam się bodajże tydzień czy dwa tygodnie po zakończeniu tej edycji, w której ty brałaś udział. Jak się teraz czujesz? Jak teraz patrzysz na to doświadczenie? Znaczy ja powiem w ogóle, że ten kurs miał dla mnie ogromną wartość jakby na takich trzech poziomach, że z jednej strony dostałam konkretną wiedzę, taką merytoryczną, a z drugiej strony też narzędzia do pracy z klientem. Że teraz jakby wiedziałam, na czym mam się oprzeć, jak taką konsultację przeprowadzić, jak dać zalecenia, jak ułożyć jadłospis. Także tu rzeczywiście no, dostałam to, czego chciałam. Ani mniej, ani więcej, po prostu punkt, jakby to było trafione. Druga jakby wartość to jest taka nauka przez praktykę. Ja się nigdy, powiem szczerze, nie uczyłam jakoś w taki sposób. Bo zawsze to było bardziej teoria, później jej odtwarzanie, jakby próby wprowadzania tego w praktykę. Natomiast tutaj była konkretna wiedza i od razu do tego jakby ćwiczenia, zadania. I jak przeszliśmy, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, jak przeszłam przez te zadania, ćwiczenia, no to ja już w zasadzie wiedziałam, już mi ta głowa, to ta wiedza jakoś weszła do głowy. Przykładowo, jak przechodziliśmy przez jadłospisy dla waty, pity i kawy, no to ja już później nie musiałam się uczyć listy produktów, jakie są zalecane dla tych doszków, po prostu to wiedziałam. Także tutaj jest dla mnie ogromny, ogromny też plus. No i trzecia kwestia to jest taka, że ja sobie bardzo cenię, jakby to Marysiu, że ty pokazałaś w tym kursie też kulisy swojej pracy. Jakby swojej pracy z klientem, na co ty zwracasz uwagę, na to, żebyśmy znali swoje kompetencje, ale też ograniczenia. Jakby jak podążać za tym klientem, jak sprawdzać, jakie są jego możliwości, żeby jakby nie przytłaczać tą listą zaleceń, tylko patrzeć, kiedy, w którym momencie możemy z tymi zaleceniami wyjść. Cały czas jakby ta uważność na klienta. Także to jest też dla mnie o tyle ważne, że ja też z ludźmi pracuję i jakby porównanie tych moich doświadczeń z twoim podejściem, no to dla mnie było szczególnie cenne.
A jak się czuję po kursie, to powiem tak, że w momencie, kiedy przeszłam przez kurs Zdrowa Tarczyca, jeszcze tam później jakby zgłębiałam temat, bo w zasadzie wszystko, co ty emitowałaś, to do mnie trafiało. Wszystkie webinary, jakieś wpisy na blogu, no wszędzie gdzieś tam szukałam ciebie i tego, co mogę gdzieś tam uzyskać. Natomiast czułam, że ta wiedza to nie jest taka poukładana, usystematyzowana, że kurs jakby tutaj sprawił, że jakby dostałam takie konkretne ramy i ta wiedza właśnie się tak ugruntowała bardziej. Nie? I też mam taką refleksję, że nauka ajurwedy wymaga elastyczności w myśleniu, że to nie jest taka wiedza zero-jedynkowa, tak jak życie nie jest zero-jedynkowe, że po prostu tutaj trzeba patrzeć głębiej i też się mogę podpisać pod tym, co wiem, że dziewczyny też mówią o tym kursie, że ten kurs zmienia perspektywę, zaczynasz inaczej patrzeć na siebie, na swoich bliskich, na ludzi, którzy cię otaczają, że jest tym jakby mniej oceniania, a więcej zrozumienia, więcej empatii, bardziej nie oceniania właśnie, a takiego opisywania pewnych zjawisk, że wiesz, co z czego wynika, masz więcej tego zrozumienia dla siebie, też dla innych. I co najważniejsze moim zdaniem, to jest to, że za tym idzie też taki większy spokój. Spokój twój, spokój w relacjach z otoczeniem, jakby potrafisz sobie pewne rzeczy uzmysłowić, wyjaśnić. I to jest, mi się wydaje, taka duża zaleta tego kursu i myślę, że na tym się też zasadza to stwierdzenie, jak ktoś kiedyś powiedział, że ten kurs zmienia życie. Tak. No bo daje dużo tutaj przede wszystkim. No, takiego. A jeszcze co do mojej pracy zawodowej, to też tutaj duże plusy widzę, bo takie wejście w ajurwedę, nauka zdiagnozowania też sprawia, że ja po prostu też na tych moich klientów, że tak powiem, patrzę też trochę inaczej, że wiem kto, zakładam te okulary ajurwedyjskie i wiem już kto do mnie przychodzi, jakby jakich reakcji się mogę po tej osobie spodziewać, czego mogę wymagać, a co jest nierealne w tym momencie, jaki sposób komunikacji tutaj dobrać do określonej osoby. Także myślę, że to jest też ogromna wartość, która też jakby poszerzyła tutaj moją świadomość w znacznym stopniu. Też mam jakieś takie plany, żeby pracować na wyjazdach jogowych, robić tą pracę dodatkową. No mam za sobą tam już jedno spotkanie, gdzie opowiadałam o nawykach kształtujących zdrowy styl życia. I to zostało dosyć dobrze przyjęte. Ludzie byli zainteresowani, taki pozytywny odbiór. Widziałam, że chcą więcej. Teraz jakby się klaruje kolejne takie spotkanie, gdzie będzie temat zdrowia kobiety w kontekście ajurwedy. Także myślę, że też bardzo ciekawy i też można to pociągnąć w tym kierunku. Nie wiem, czy akurat konsultacje będą na tego typu wyjazdach, bo to jednak no, akurat na moim etapie bycia w tej wiedzy i znajomości jakby techniki, no to jeszcze wymaga dużo czasu. No. Także mówię, wiem, że muszę pracować nad konsultacjami, żeby nabywać wprawy, żeby ta wiedza gdzieś tam nie uleciała. No i chciałabym być dalej w ajurwedzie, ja wiem, że będę dalej, ja mam takie poczucie, że to jest moja droga, jakby nie szukam innych, nie potrzebuję czegoś innego, znalazłam tutaj to, co szukam i jak najbardziej myślę, że będę się tego trzymać. Super. Widzisz, nawet nie musiałam cię za bardzo pytać o różne rzeczy, sama powiedziałaś. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Magda, za wszystko, czym się podzieliłaś, za wszystkie ciepłe słowa i za też te twoje doświadczenia. No i najbardziej gratuluję ci tego, że ta rozmowa się odbyła, bo to też jest ważna część praktyki w ramach szkoły ajurwedy i dla ciebie to jest jeszcze ta dodatkowa praktyka właśnie wychodzenia do ludzi i opowiadania o ajurwedzie na bazie własnych doświadczeń, własnego zrozumienia, ale też z takim poczuciem, że wiesz, o czym mówisz, a nie pleciesz głupot. Także dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiaj. No i życzę powodzenia w tych jogowych wyjazdach, we wprawkach.
I mam nadzieję, że zobaczymy się na drugiej części. Na pewno zobaczymy się wcześniej na Podlasiu. Tak, zobaczymy Tak, się wcześniej na tak, Podlasiu. Tak, także ja również Ci dziękuję i no, też moja wdzięczność, no tutaj nie sposób jej wyrazić słowami, bo po prostu to jest prosto z serca. I mam nadzieję, że Twój rozwój też będzie szedł w jak najlepszym kierunku i dla Ciebie, i dla nas oczywiście, że będziemy mogli z tego czerpać pełnymi garściami. Także trzymam kciuki. No i również wszystkiego dobrego i bardzo Ci dziękuję, że mogłam się spotkać, że dzięki Tobie też mogłam się ośmielić, żeby tutaj wystąpić. Myślę, że nie poszło źle. Poszło dobrze. Dzięki serdeczne, Magda. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.